Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sukces Celpal. Ja nazywam się Piotrek i dzisiaj opowiem Wam o tym, czy otoczenie, w którym przebywacie na co dzień, ma wpływ na to, jakimi jesteście ludźmi. A więc od razu odpowiadając na pytanie, oczywiście ma i tutaj nie ma co do tego żadnych dyskusji. Być może na co dzień nie jest to tak bardzo odczuwalne, jednakże jeżeli jeżeli codziennie otaczasz się ludźmi, którzy mają takie życie, na które tylko narzekają, ciągle ze wszystkiego są niezadowoleni, marudzą i wszystko im jest ciągle źle, to mimowolnie to ma wpływ na Twoje życie. Tak jak powiedziałem, może tak z dnia na dzień tego nie odczuwasz, jednakże w dalszej perspektywie na pewno to odbije się na Tobie i na Twoim podejściu do życia. Więc cóż można zrobić? Ano, trzeba po prostu zmienić to otoczenie. Wiem, że to będzie trudne, ponieważ sam przeszedłem taką drogę. Ja mieszkam w małej miejscowości w Irlandii, gdzie jest bardzo dużo Polaków, którzy no niestety głównym ich zajęciem jest narzekanie, obgadywanie, marudzenie i generalnie są pesymistycznie nastawieni do życia, więc ja od tego towarzystwa się całkowicie odciąłem. Nie mam tutaj praktycznie kontaktu z nikim. Większość moich znajomości podtrzymuje przez telefon lub internet, więc tak to wygląda. Wiem, że to jest trudno zrobić coś takiego, jednakże jest to konieczne. Jeżeli chcesz odnieść sukces, a nie masz w pobliżu takich osób, no to musisz po prostu odciąć to jak pępowinę. Także tak. I teraz pamiętaj, jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej spędzasz czas. Więc jeżeli tych pięć osób będzie właśnie takich, jak powiedziałem przed chwilą, no to niestety z biegiem czasu Ty również zaczniesz myśleć tak jak oni. To jest niestety nieuchronne. Więc co ja zrobiłem, żeby sobie zastąpić ten brak towarzystwa, że tak powiem? Tak jak powiedziałem, znajomi, z którymi utrzymuję kontakt, jest to głównie kontakt telefoniczny i przez internet. Natomiast poświęciłem ten czas, zamiast spędzania go z takimi toksycznymi ludźmi, poświęciłem ten czas na naukę, rozwój, czytam książki, oglądam filmy o ludziach, czy filmiki o ludziach biznesu, o milionerach, miliarderach i tak dalej. I w ten sposób staram się nasiąkać ich, robię sobie taki wirtualny krąg znajomych, że tak powiem. I po prostu w ten sposób staram się sobie stworzyć właśnie takie otoczenie. Oczywiście jeżdżę również na szkolenia oraz różnego rodzaju spotkania, meetingi i poznaję różne osoby. Już przez ten rok, od kiedy zacząłem zmieniać swoje życie, udało mi się poznać tutaj kilka wartościowych osób. Mamy ze sobą luźniejszy bądź częstszy kontakt i być może w przyszłości będzie coś z tego jakaś bardziej zażyła znajomość, że tak powiem. Jednakże tak właśnie to wygląda w moim przypadku. W taki sposób zastąpiłem to sobie i możesz zrobić również w podobny sposób po prostu. Jeżeli tak jak ja, mieszkasz w jakiejś małej miejscowości, gdzie nie masz ludzi i masz daleko, żeby gdzieś dojechać, żeby się z kimś spotkać, to zawsze możesz do mnie napisać w komentarzu na dole, że jesteś właśnie w takiej sytuacji i czy możemy tam popisać, pogadać i tak dalej, ponieważ tak jak mówiłem w pierwszym odcinku na tym kanale, chciałbym, żebyśmy byli też dla siebie tutaj taką grupą wsparcia, więc tak jak powiedziałem wcześniej, rozumiem, że będzie to ciężkie, żeby rozstać się ze swoimi znajomymi i taka decyzja będzie, może być długo odwlekana właśnie ze strachu, z tego powodu, że strach przed tym, że nie będzie żadnych znajomych innych, ponieważ wszyscy są właśnie tacy, jak opisałem wcześniej, więc w razie w, okej, służę pomocą, zobaczymy, także pisz śmiało, jeżeli masz taki problem. Cóż jeszcze? Musisz być również przygotowany, przygotowana, że jeżeli Ty zaczniesz zmieniać swoje życie, swoje poglądy i w ogóle, no po prostu zaczniesz zmieniać swoje życie, to Twoi znajomi również samoczynnie zaczną się od Ciebie odsuwać, ponieważ dla nich to, co będziesz robić, będzie czymś nowym, tak? Oni nie będą rozumieli tego, co robisz. Ja już też miałem takie sygnały właśnie, że no nie rozumieli tego, o co mi chodzi, co ja robię, więc przygotuj się na to. Pamiętajcie, że ludzie
boją się tego, czego nie znają, czego nie rozumieją, więc to jest naturalna reakcja organizmu, że tak powiem. Naturalna reakcja człowieka na takie właśnie zmiany zachowań, bo dla nich to będzie po prostu coś nowego, coś, czego oni nie znają, więc nastaw się z tym, przygotuj się na różnego rodzaju komentarze, że to przecież nie jest normalne i tak dalej, że nikt normalny takich rzeczy nie robi i możesz być przygotowany, przygotowana nawet na jakieś tam dołujące komentarze i próbujące powstrzymać cię od zmiany twojego życia, więc bądź na to przygotowany psychicznie czy przygotowana, bo to raczej na pewno również może nastąpić, ale równocześnie to pokaże ci, kto myśli w jaki sposób, bo być może wśród twoich znajomych, których teraz masz i których właśnie oceniasz w ten sposób, że oni są tylko właśnie pesymistyczni i negatywnie nastawieni do świata, możliwe, że ktoś też chce zmienić życie i szuka takiej osoby do kontaktu, żeby właśnie wspierać się nawzajem i być może właśnie przez taką zmianę twojej postawy ktoś również się do ciebie przyłączy, więc różnie może być. Bardzo fajnie by było, gdybyś mogła liczyć na wsparcie w domu. Ja mam to szczęście, że moja narzeczona mnie wspiera. Ona nie do końca, co prawda, zajmuje się tym i nie wszystko ją interesuje to, co ja robię. Jednakże generalnie mnie wspiera, pomaga mi, dopinguje mnie, więc to jest duże ułatwienie. Więc byłoby fajnie, gdyby twoja najbliższa osoba, mąż, żona czy partner życiowy również tak miał takie podejście. A jeżeli nie, no to właśnie moja narzeczona pod wpływem, widząc moje zmiany, jakie we mnie zachodzą, ona właśnie zaczęła lekko zmieniać swoje poglądy, więc być może będzie to również miało miejsce i u ciebie. Także to był temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, żeby było wiadomo, że otoczenie ma znaczenie, nawet nie czuję, że rymuję. Także to by było to. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to liczę na kciuki. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić moich kolejnych wyczynów przed kamerą. No i cóż, zaglądajcie na mojego Instagrama sukcescel.pl oraz Facebooka. O subskrypcji już mówiłem, także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, sukcescel.pl. Hej!